Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego księża są dzisiaj tak często nieszczęśliwi. Zapraszam. Od razu na samym początku zastrzegam, że mówię tutaj o zasadniczo dobrych księżach, to znaczy takich, którzy faktycznie poszli do seminarium, bo chcieli służyć Panu Bogu, którzy faktycznie poszli do seminarium z powołania, a nie takich, którzy poszli z jakichkolwiek nieczystych pobudek. Nie mówię o żadnych patologicznych przypadkach, których najprawdopodobniej również jest sporo. O tym wspominałem w moim materiale, czy Kościół trzeba zniszczyć. Jeśli kogoś to interesuje, to jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z tymże materiałem. Dzisiaj mówię o księżach, którzy chcą być dobrymi księżmi, którzy wstąpili do seminarium, aby Panu Bogu służyć. Dlaczego więc tak często się zdarza, że są faktycznie głęboko nieszczęśliwi? Ano, człowiek potrzebuje mieć w swoim życiu cel. Człowiek potrzebuje w swoim życiu być człowiekiem spójnym, człowiekiem całym, jednym, spójnym, człowiekiem, który do czegoś dąży, który czegoś pragnie. Człowiek, który wstępuje do seminarium, robi to, jeśli właśnie ma dobre intencje, dlatego że chce oddać siebie całkowicie na służbę Panu Bogu. Sensem celibatu jest ofiara z samego siebie, jest naśladowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wisząc na krzyżu składa ofiarę z samego siebie. Kapłan pragnie złożyć ofiarę z tego, co jest najcenniejsze tutaj na ziemi, aby naśladując Pana Jezusa poprzez swoją ofiarę zjednoczoną z ofiarą Pana Jezusa poświęcić siebie i jakby pracować dla zbawienia dusz. Zgodnie ze słowami świętego Pawła uzupełniam to, czego męce Chrystusowej brakuje. Oczywiście Pan Jezus zrobił już wszystko. Jego męce co do zasady nic nie brakuje, jednak On chce, abyśmy my brali w tym udział. W tym sensie można powiedzieć, że uzupełniamy to, czego brakuje, bo Pan Jezus sam chciał, abyśmy współdziałali, abyśmy zjednoczeni z Nim działali i również poprzez właśnie modlitwę i ofiary współdziałali, czy też pracę. I tak człowiek, który oddaje swoje życie Panu Bogu, zasadniczo po to robi, bo chce oddać siebie na służbę Bożą. Dlaczego więc może się okazać, że nagle po 5-10 latach kapłaństwa kapłan jest człowiekiem złamanym i nieszczęśliwym? Oczywiście mogą być jakieś tam różne przypadki. Nie jestem w stanie tutaj omówić wszystkich. Ja mówię o pewnych zasadach i jest pewna zasada, jest rzecz, na którą koniecznie trzeba zwrócić uwagę. I jak najbardziej będę szczęśliwy, jeśli wielu księży obejrzy ten materiał, bo myślę, że powinno to w jakiś sposób ich ostrzec, do nich trafić. Dlaczego taki człowiek może być bardzo łatwo dzisiaj właśnie nieszczęśliwy? Ano dlatego, że stał się człowiekiem złamanym. Dlatego, że ten pierwotny cel, oddanie swojego życia Panu Bogu, wprawdzie teoretycznie nie ustąpił. Wprawdzie ten ksiądz wciąż pragnie oddać swoje życie Panu Bogu, ale ustąpił w praktyce. I tak człowiek staje się rozdwojony. Co mam na myśli z tym, że ustąpił w praktyce? Ano, człowiek zasadniczo chce oddać swoje życie Panu Bogu, ale później po jakimś czasie wkraczają różnego rodzaju ziemskie sprawy, różnego rodzaju ziemskie atrakcje. Człowiek sobie tam znajduje, tutaj jakieś hobby, tutaj mam coś jeszcze i zabija sobie tam swój czas. I nagle się może okazać, że w praktyce poświęcamy naszą siłę, naszą energię, nasz czas na rzeczy doczesne, światowe, że w praktyce ten kapłan szuka sobie jakichś tam takich ziemskich pociech, żeby jakoś tam sobie sprawić radość, tak? Nie może założyć rodziny, nie może poświęcić się tej rodzinie. Ta zasadnicza wartość tutaj na tej ziemi, zasadnicze dobro tutaj na tej ziemi nie jest mu dostępne ze względu na swój własny wybór. I dlatego szuka sobie takich małych, ziemskich pociech, rozglądając się, szukając tego gdzieś tam, co może zrobić. Tak jak wspomniałem, mówię o przypadkach rzeczy zasadniczo dozwolonych, nie mówię tutaj o zbrodniach, przypadkach patologicznych w jakikolwiek sposób, przypadkach już głęboko grzesznych. Mówię o rzeczach zasadniczo dobrych, mówię o zasadniczo dobrych kapłanach. I co się wtedy dzieje, gdy człowiek szuka tysiąca różnych rzeczy, szuka sobie tam pociech? Ano z czasem okazuje się, że no teoretycznie chce oddać swoje życie Panu Bogu, ale w praktyce
to poświęcił się już szukaniu małych ziemskich przyjemności. W praktyce większość swojego czasu poświęcił na to, żeby rozglądać się za jakimiś tam doczesnymi rzeczami. Przyzwyczaił się, czy to jakieś hobby, czy tam jakieś tak rzeczy materialne, zabawki elektroniczne, samochody, cokolwiek to może być, czy wędkowanie, tak? To może być jakakolwiek rzecz, która gdzieś tam człowieka przyklei, która sprawi, że człowiek bardziej kocha ten świat niż Pana Jezusa w praktyce. Teoretycznie wciąż Pan Jezus jest na pierwszym miejscu, ale w praktyce już nie. I taki człowiek jest głęboko rozdwojony i naprawdę głęboko współczuć należy takiemu człowiekowi. To jest los strasznie przykry. Pamiętam w seminarium, w moim seminarium w Bawarii, napotkałem taki wiersz, oczywiście w języku niemieckim, dlatego nie zacytuję go, zresztą nie pamiętam go dokładnie. W każdym razie brzmiał on mniej więcej w ten sposób, że jeśli chcesz być człowiekiem szczęśliwym, to zostaj kapłanem i zostań nim całkiem, całkowicie. Jeśli chcesz być nieszczęśliwy, to zostań kapłanem i zostań nim tak na pół. Właśnie taki kapłan na poły, kapłan jest straszliwie nieszczęśliwy, bo zasadniczo poświęcił swoje życie Panu Bogu i oddał to, co jest najcenniejsze na tym świecie, ale jednak tak nie do końca, ale wciąż nie potrafi poświęcić się w służbie Panu Bogu, bo właśnie gdzieś tam jednak szuka i tych rzeczy doczesnych, klei się do tych rzeczy doczesnych. Los to jest straszny. I taki człowiek oczywiście, że będzie zagubiony, nerwowy, smutny. Oczywiście to nie ma żadnego innego wyjścia. I co należy w takiej sytuacji robić? No, należy próbować drastycznie poświęcić się Panu Jezusowi codziennie w duchu ofiary. Należy nad tym pracować, by wszystko poświęcić dla Chrystusa. Konkretnie. Mój czas, moje siły. Cokolwiek tylko mam, żeby to wszystko było w służbie Chrystusa. Wszystko w służbie celu ostatecznego. Cokolwiek nie robię, właśnie moje hobby, wędkowanie, cokolwiek innego. Czy to służy zbawieniu dusz? W jaki sposób służy zbawieniu dusz? Może służyć, jeśli taki ksiądz jedzie raz na tydzień na 2 godziny, 3 godziny wieczorem sobie powędkować, to najprawdopodobniej służy to dobrym... Sprawia to, jest to pewien odpoczynek, który sprawia, że może później ten kapłan lepiej funkcjonować i być może jest to jak najbardziej w służbie zbawienia dusz wtedy, bo po prostu daje mu siłę. Natomiast jeśli działa to w ten sposób, że jest to główne zajęcie i tak jeśli właśnie człowiek cały czas szuka po sklepach nowych przynęt i tak dalej i więcej poświęca czasu niż na pracę dla Pana Jezusa, no to oczywiście jest to katastrofa. A więc należy zadawać sobie zawsze to pytanie, cóż dla wieczności, cóż to dla wieczności? Jeśli coś robię, czy to naprawdę ma sens dla wieczności, czy to naprawdę ma sens dla Pana Jezusa i przede wszystkim ofiara, niech to nasze życie naprawdę będzie ofiarą. Niech ono naprawdę będzie składaniem siebie konkretnie, w każdej chwili tego dnia, niech to będzie składaniem z siebie ofiary właśnie dla miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla zbawienia dusz. Ten problem, to zagrożenie, o którym mówię, zawsze istniało. Dlaczego jednak mówię, że dzisiaj jest ono szczególnie niebezpieczne? Ano dlatego, że w procesie formacji kapłańskiej dzisiaj ta myśl ofiarna leży. Dzisiaj ta myśl ofiarna jest zaniedbana w procesie formacji kapłańskiej i dlatego to jest tak bardzo niebezpieczne. Myśl ofiarna zaginęła w teologii mszy świętej. Myśl ofiarna zaginęła również bardzo... poważnie, bardzo głęboko w myśli ascetycznej, mistycznej, w myśli pobożnościowej. Także formacja kapłańska jest bardzo wybrakowana pod tym względem. Brakuje tej formacji do ofiary. To zostało gdzieś tam wycięte, gdzieś tam zapomniane, gdzieś tam niedowartościowane i dlatego śmiem twierdzić, że dzisiaj kapłani nie są dobrze przygotowani właśnie pod tym względem, właśnie pod tym kątem złożenia z siebie ofiary. A jeśli tutaj na to nacisk nie jest położony w trakcie formacji kapłańskiej, no to wtedy siłą rzeczy to nie może się udać. To znaczy może się udać, jeśli ktoś właśnie gdzieś tam sam czytając dobrych, katolickich, pięknych, tych wielkich, świętych, sam sobie to zrozumie, sam do tego dojdzie i później będzie konsekwentnie praktykował. Tak, ale ta formacja kapłańska jest tutaj fundamentalna i myślę, że obecna formacja kapłańska bardzo tego potrzebuje, bardzo jej tego brakuje i dlatego ten problem jest tak poważny. A więc jeśli jacyś kapłani to oglądają, zachęcam może do tego, żeby ten materiał udostępniać dla kapłanów. Także, drodzy kapłani, będziecie szczęśliwi, jeśli naprawdę będziecie składali z siebie ofiarę codziennie, razem z Panem naszym Jezusem Chrystusem,
z Panem naszym Jezusem Chrystusem, którego przecież trzymamy w naszych dłoniach w trakcie mszy świętej właśnie. To jest ten baranek jakby zabity. I my naśladujmy go, bądźmy właśnie cały czas, w każdej chwili, nie tylko w trakcie mszy świętej, w każdej chwili bądźmy właśnie tymi, którzy składają siebie w ofierze dla miłości Chrystusowej, dla zbawienia duszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.